Wydaje się, że zdolność liczenia jest jedną z podstawowych i jednocześnie najstarszych umiejętności, które poznał człowiek. Prawdopodobnie opanował ją w górnym paleolicie, około 30 tysięcy lat temu. Jak ewoluowała matematyka? Od najbardziej prymitywnych metod liczenia na palcach do stanu, jaki znamy współcześnie. W tym materiale postaram się przedstawić historię jej powstania, oczywiście przeplataną różnymi ciekawostkami. Zapraszam do oglądania. Pierwsze obliczenia nie były specjalnie skomplikowane. Ludzie wiedzieli, ile to jest 1, 2 i dużo. Tak liczył na przykład Kali, bohater powieści W pustyni i w puszczy. Znał liczbę 1, 2 i węgi, co oznaczało jakąś niepoliczalną ilość. Podobnie było w pierwszych językach, gdzie rozróżniano jeden przedmiot lub dwa. Rysunek trzech ludzi oznaczał już tłum, a trzech drzew – las. To jednak szybko przestało wystarczać coraz bardziej rozwijającej się cywilizacji. Człowiek musiał jakoś oszacować rosnące bogactwo, policzyć zwierzęta, narzędzia czy wojowników. Mierzyć pole uprawne, pobrać podatek, przewidzieć pory roku. Ludzkie oko jest w stanie bez problemu zauważyć, czy raczej automatycznie przeliczyć do czterech przedmiotów. Jeżeli jest ich więcej, musimy je bezpośrednio policzyć. Przeprowadźmy więc prosty test. Spójrzmy na te grafiki, przedstawiające różne przedmioty w losowych ilościach. Które z nich należało przeliczyć, żeby ustalić, ile ich jest, a których ilość znaliśmy od pierwszego spojrzenia? Dziwne, prawda? Z czego to wynika? Najprawdopodobniej ma to związek z pierwszym urządzeniem matematycznym, z którego skorzystał człowiek, czyli z ludzką dłonią. Licząc swoje palce, nauczył się liczyć abstrakcyjnie. Musiał liczyć je od początku. Tak poznał liczby kardynalne, czyli ile jest palców. Następnie zapamiętał, który palec jest który, i tak poznał liczby porządkowe, co było pierwszym przełomem. Zerwano z zasadą odpowiedności, zgodnie z którą ilość musiała mieć odzwierciedlenie w realnych przedmiotach. Jeżeli ktoś ma lub miał małe dzieci, zna to zjawisko, gdyż kilkulatki tak właśnie uczą się liczyć. Ciekawym przejawem uproszczonego postrzegania liczb od 1 do 4 był sposób nadawania imion w starożytnym Rzymie. Otóż najstarsi synowie otrzymywali, nazwijmy to, normalne imiona, jak Gaius czy Marius. Gdy rodził się piąty i kolejny syn, często nazywano ich Quintus, Sextus, Septimus, Octavius Decimus czy nawet Numerius. Na pierwszy rzut oka są to normalne rzymskie imiona, takie jak inne. Po dłuższej analizie powinniśmy zauważyć, że imiona te to w rzeczywistości numery, a chłopcy mieli na imię 5, 6, 7, 8, 10 czy liczny. Nie było to jednak zasadą i czasem rodzice nadawali numerowane imiona wcześniej. Stąd też takie imiona jak Primus, czyli pierwszy, Secundus, czyli drugi, czy Tercius, czyli trzeci. Innym przejawem liczenia w czwórkach jest zapisywanie czterech pionowych kresek i przekreślanie ich kreską poziomą. Zwyczaj ten znamy z filmów jako sposób oznaczania upływu czasu przez więźniów czy rozbitków. Wraz z rozwojem handlu nauczono się porównywać wartość przedmiotów. Zarówno dobra konsumpcyjne, jak i metale uzyskały konkretną wartość, którą można było łatwo przeliczać. Wół mógł być warty na przykład 100 jednostek wartości równej jakiejś ilości srebra. Można go było sprzedać za 50 jednostek srebra i dwa worki pszenicy, każde o wartości 25 sreber. Nie była to wymiana barterowa, a prawdziwy system monetarny, polegający na ustaleniu odpowiedniej wartości przeliczeniowej. Monety niekoniecznie musiały istnieć, a ich obecność wynikała raczej z kwestii sprawnej władzy, dostępu do kruszców, czy nawet z obawy o ich podrobienie. Abstrakcyjne wyobrażenie wartości wystarczało. Mniej więcej tak powstała jedna z pierwszych praktycznych dziedzin matematyki – arytmetyka. Jak liczono? Na początku na palcach. W niektórych językach liczby oznaczają nawet to samo co ręka lub konkretny palec. Ponieważ nasze dwie dłonie mają 10 palców, przyjęto dziesiątkę jako bazę naszego systemu matematycznego. Dziesiątki i setki oraz ich wielokrotności są dla nas najbardziej intuicyjne. Jednak nie wszędzie przyjął się system dziesiętny. System dwunastkowy jest bardzo przydatny w handlu, bo dzieli się na 2, 3, 4 i 6. Można więc łatwo obliczać połowy i ćwiartki. Dwunastka była też przydatna przy obliczeniach astronomicznych.
Jego rozwinięciem był system 60-kowy, którego ślad pozostał do dziś w sposobie liczenia czasu. Jak liczyli Babilończycy, używający takich systemów? Spójrzmy na dłoń. Cztery palce są podzielone na trzy części poprzez odpowiednie stawy. Czubek mojego palca to 1, środek 2, trzon to 3. Czubek palca serdecznego to 4 i tak dalej. Kciuk jest tu niejako wskaźnikiem czy urządzeniem do dokonywania obliczeń. Palce drugiej ręki służyły do zaznaczenia kolejnych dwunastek. 5 wyprostowanych palców oznaczało piątą dwunastkę, co w sumie dawało 60. W Chinach liczono stawy wszystkich palców obu rąk, co dawało liczbę 28 i służyło w obliczeniach związanych z miesiącem księżycowym, który trwa dokładnie 28 dni. Niektórzy rachmistrzowie chińscy potrafili nawet przyporządkować konkretne części stawów do rzędu wielkości, co pozwalało im liczyć na jednej ręce nawet do 10 miliardów. Rzymianie liczyli jedności i dziesiątki na lewej ręce, a setki i tysiące na prawej. W żartach mówiono, że ktoś jest tak stary, że wiek liczy prawą ręką. W niektórych kulturach przyjął się system piątkowy, gdzie jedną ręką liczono do 5, drugą zaznaczono kolejne piątki, docelowo do 25. Ludy w Ameryce prekolumbijskiej używały systemów dwudziestkowych opartych na palcach dłoni i stóp. Starożytni potrafili nie tylko liczyć na palcach, ale także korzystać z innych działań arytmetycznych, np. z mnożenia. Skoro nauczono się liczyć, trzeba było gdzieś zapisać wyniki. Pierwszy sposób zapisu matematycznego to tak zwana metoda nacięć. Wiele wskazuje, że jako pierwsi korzystali z niego astronomowie i pasterze. Na kawałku drewna, kości czy innego materiału robiono tyle nacięć, ile było zwierząt w stadzie. Potem po dłuższym wypasie w razie potrzeby porównywano ilość zwierząt ze śladami na patyku. Znaleziona na terenie południowej Afryki kość z Lebombo jest prawdopodobnie najstarszym znanym przykładem takiego zapisu. Ma około 37 tysięcy lat. 29 kresek zdaje się sugerować, że spełniała funkcję kalendarza księżycowego. Mająca 10 tysięcy lat mniej kość z Ishango wydaje się być już prymitywnym urządzeniem matematycznym. Zawiera liczby pierwsze oraz proste działania, dodawanie, a nawet mnożenie i dzielenie przez 2. Podobne kości odnaleziono także w obozach łowców mamutów na terenie dzisiejszych Czech. System nacięć dotrwał w pewnych formach do czasów bliższych współczesnym, w postaci nacięć na rewolwerach kowbojów czy emblematach zestrzelonych samolotów wroga przez asów powietrznych. XIX-wieczny pisarz Karol Dickens wyśmiewał władze brytyjskie, szydząc, że w Ministerstwie Finansów używa się metod rachunkowych w postaci nacięć na drewnianych patykach, niczym Robinson Crusoe na bezludnej wyspie. Drugą, bardzo prymitywną metodą zapisu było przechowywanie kamieni, muszli, kości czy innych łatwo dostępnych przedmiotów w ilości odpowiadającej tej, którą chcieliśmy ustalić. Była ona przy tym praktyczniejsza, gdyż nacięć można tylko dodać, a kamienie pozwalają też na łatwe odejmowanie. Tak obliczano na przykład straty wojenne. Żołnierze przed bitwą wrzucali jeden kamień do wspólnego naczynia. Po walce każdy pozostały przy życiu wyciągał kamień z powrotem, a te, które zostały, służyły do szacowania strat. Kolejną metodą był system sznurków i węzłów. Były one łatwiejsze do przechowywania i transportu niż ciężkie kamienie. Podobno w trakcie jednej z wypraw wojennych król perski Dariusz kazał oddziałowi żołnierzy pilnować przeprawy na rzece do czasu swojego powrotu. Dał im sznur z 60 węzłami i kazał rozwiązywać codziennie jeden. Jeżeli w ostatnim dniu nie powróciłby z resztą armii, mieli spalić most i opuścić posterunek. Jeszcze w XX wieku w taki sposób składano, nazwijmy to, wnioski urlopowe w niektórych krajach Ameryki Południowej. Otóż pracownik rozpoczynając odpoczynek otrzymywał sznur z ilością węzłów odpowiadających dniom wolnym. Codziennie rozwiązywał jeden węzeł, a kiedy nie pozostał już żaden, wracał do pracy. Z tych trzech metod to kamienie zrobiły największą karierę w matematyce. Nawet łaciński wyraz calculo, czyli liczenie, pochodzi od wyrazu calculus, oznaczającego kamyk. Zanim wymyślono cyfry,
używano kamieni różnych wielkości w celu dodania rzędów wielkości, które reprezentują. Mniejsze reprezentowały jedności, większe dziesiątki, jeszcze większe setki itd. Był to oczywiście system niedoskonały. Oszacowanie, który kamień jest duży, a który mały, było zawsze względne. W związku z tym zaczęto lepić z gliny żetony, które symbolizowały dany rząd wielkości swoim kształtem lub wymiarem. W Mezopotamii żetony zamykały się następnie w opieczętowanym glinianym naczyniu, starożytnym skrzyżowaniu remanentu i faktury. Zamykano je na przykład w momencie wydania zwierząt na wypas, a kiedy zaszła potrzeba, sprawdzono stan stada zgodnie z zawartością misy. Szybko zaczęto też zapisywać zawartość naczynia na jego wierzchu. Tu ktoś przytomnie zauważył, że w takim przypadku umieszczanie kamieni w środku jest niepotrzebne i wystarczy sam zapis. Garnki zamieniono więc na tabliczki. Zapisywano dane na miękkiej glinie, którą następnie wypalano lub suszono celem utwardzenia. To był ostatni krok do powstania nie tylko cyfr, ale także pisma. Z innych używanych form zapisu znane są inkaskie sznurki zwane kipu. Jeszcze ciekawiej wyglądał zapis liczb chińskich. Jednym z pierwszych materiałów, na którym tego dokonywano, były skorupy żółwi. Mniej więcej w tym samym okresie co w Mezopotamii powstały cyfry w Egipcie. Stamtąd też pochodzą ciekawe zapisy matematyczne. Tak zwany papirus Rinda zawiera rozważania matematyczne dotyczące obliczeń związanych z geometrią, jak wzory na pola powierzchni i tym podobne. Na królewskiej buławie faraona Narmera widzimy zapis określający liczbę zdobyczy wojennych szacowanych na 120 tysięcy więźniów, 400 tysięcy wołów oraz 1 422 tysiące kóz. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy matematyką abstrakcyjną a praktyczną na przykładzie Egipcjan i Greków. Ci pierwsi obliczali tylko to, co było im potrzebne do rozwiązania bieżących problemów. Potrafili liczyć, ale nie do końca potrafili wyobrażać sobie matematykę. W Grecji natomiast była ona przedmiotem rozważań filozoficznych, bardziej abstrakcyjnych. Stąd też to właśnie stamtąd pochodzą słynne twierdzenia i aksjomaty. Nowością było rozwiązanie fenickie. W nim kolejne liczby zostały przyporządkowane literom alfabetu. Jako że Fenicjanie byli narodem handlarzy, który prowadził interesy w basenie całego Morza Śródziemnego, ich rozwiązania zostały przyjęte przez inne ludy, przede wszystkim przez Greków i Hebrajczyków. Od czasów greckich można mówić o powstaniu bardzo nowoczesnej, jak na tamte czasy, matematyki. Pitagoras i Tales z Miletu wykorzystali i przekształcili praktyczną wiedzę Babilończyków i Egipcjan w naukę abstrakcyjną. Podobno ten drugi, ze względu na wizyty w Egipcie, był tym, który przyniósł matematykę egipską do świata greckiego. Już w Mezopotamii i Egipcie potrafiono zmierzyć powierzchnię dla obliczenia podatku, albo żeby na nowo wyznaczyć działkę po wylewie Nilu. Ale to w Grecji geometria, dosłownie mierzenie ziemi, rozwinęła się najbardziej. Elementy Euklidesa były podstawowym podręcznikiem geometrii do końca XIX wieku. Matematyka grecka święciła triumfy przez jakieś 400 czy 500 lat. Mniej więcej od śmierci Archimedesa zaczyna się jej powolny regres. Ze wszystkich starożytnych cyfr najbardziej znane są te pochodzące ze starożytnego Rzymu. Pochodzą wprost od nacięć dokonywanych na patykach. Pierwotny zapis był trochę bardziej skomplikowany od tego, jaki znamy obecnie. Przykładowo 6 wyglądało tak, a nie tak jak znamy je dziś. Co ciekawe, cyfry podobne do rzymskich wymyślali i używali pasterze w średniowiecznej Europie, a nawet Indianie Zumi, żyjący w Nowym Meksyku. Generalnie matematyka rzymska była na dość niskim, porównując z greckim poziomie, co wydaje się dość nieprawdopodobne w tak rozwiniętym państwie. Wszystkie wymienione systemy liczbowe to tak zwane systemy addytywne, gdzie zapis liczb sprowadzał się głównie do dodawania i zwielokrotniania podstawowych cyfr i liczb. Najlepiej widoczne jest to właśnie w zapisie rzymskim, gdzie 4 oznacza 5 pomniejszone o 1, a 42 to 50 pomniejszone o 10 i powiększone o 2. W mniej znanych systemach, na przykład chińskim, do 10 dodawało się wyraz jedności. Umieszczenie go przed dziesiątką było mnożeniem, a po niej dodaniem jedności. Oczywiście nie korzystali ze współczesnych cyfr arabskich, te są tylko pokazane dla łatwiejszego zrozumienia. Systemy liczbowe addytywne służyły głównie do zapisu.
nie nadawały się jednak do wykonywania działań arytmetycznych, jako że same były pewnego rodzaju obliczeniami. Dlatego używano tak zwanych abaków. Były to tabliczki, na których układano kamienie w odpowiednich kolumnach, oznaczających dany rząd wielkości. Taki sposób dokonywania obliczeń przetrwał w spadku po cesarstwie rzymskim do średniowiecza, a w formie różnego rodzaju liczydeł do czasów nam współczesnych. We wczesnym średniowieczu potrafiono już liczyć, znano cyfry i ich zapis, jednak matematyka była jeszcze odległa od znanej nam współcześnie. Żeby ją rozwinąć, potrzeba było dwóch rzeczy, systemu pozycyjnego i zera. System pozycyjny pozwala na zapis każdej, nawet największej liczby. W nim każda cyfra oznacza pewną wartość zależną od miejsca zapisu. W systemach addytywnych, np. w rzymskim, cyfra 5 zawsze oznacza piątkę, niezależnie gdzie ją zapiszemy. W pozycyjnym oznacza 5, 50, 500 i tak dalej. Dziś wydaje się to oczywiste, jednak potężne imperia na przestrzeni wieków nie wpadły na tak prosty, wydaje się, pomysł. Imperium Rzymskie kojarzy się nam jako wyjątkowo rozwinięta cywilizacja, jednak pragmatycznie Rzymianie korzystali z osiągnięć greckich i nie byli zainteresowani abstrakcyjnymi rozważaniami. System pozycyjny w pewnym zakresie znali już Babilończycy, jednak dopiero od pewnego rzędu wielkości. W systemie 60-kowym, z którego korzystali, liczby od 1 do 60 były zapisywane addytywnie, a od 61 już pozycyjnie. Znana jest legenda, w której Bóg Marduk przestawił cyfry w zapisie kary nałożonej na Babilon, przez co została ona skrócona z 70 do 11 lat. Babilończycy nie znali zera, więc w swoich zapisach stosowali zasadę szeregu pustego miejsca, które miało pomagać w odczycie. Miejsce to przekształciło się w znak, który wskazywał na brak jakiegoś rzędu wielkości, co nie stanowiło jeszcze zera w naszym rozumieniu, czyli ilości nic. Było jakby znakiem technicznym, stanowiło jednak krok w kierunku jego poznania. Współczesne cyfry zwane arabskimi pochodzą z Indii. Pierwsze ich wersje, choć podobne do tych współczesnych, były używane zarówno w systemach addytywnych, jak i pozycyjnych. Gdzieś pomiędzy starożytnością a średniowieczem hinduscy uczeni przetłumaczyli nazwy znaków na język naukowy, sanskryt, co znacznie ułatwiło zapisy liczb. Jedyną różnicą w porównaniu z zapisem współczesnym było to, że czytali i zapisywali liczby od końca. My taką liczbę nazywamy 5602. Hindusi nazywali ją 2, 600 i 5000. Po pewnym czasie przeszli do jeszcze większego uproszczenia, czytali tylko same znaki. Na przykład taka liczba znaczyła 2, 1, 5 i 8. Wtedy też zauważono, że brakuje znaku, który będzie wprost wyrażał ilość 0. Bez niego nie było wiadomo dokładnie, czy liczba ta stanowi 8512, czy może jednak 85102. Wprowadzono więc słowo, które oznaczało pusto. Wprowadzenie pojęcia zera, a także liczb ujemnych, przypisuje się dziś hinduskiemu matematykowi Brahmagupcie. W tym momencie Hindusi mieli wszystko, co było potrzebne do wprowadzenia nowoczesnego systemu liczbowego, jaki znamy dziś. Znali system pozycyjny, mieli znaki od 1 do 9, które nie były graficznie związane z liczbą, którą samodzielnie reprezentowały, np. poprzez liczbę kropek, no i znali 0. W V wieku naszej ery taki system był już znany nie tylko uczonym matematykom, ale także powszechnie zwykłym ludziom. Z Indii powędrował w pierwszej kolejności na wschód, do Indochin i Indonezji. System ten pozwalał już na wczesne formy mnożenia pisemnego i znacznego przyspieszenia dokonywania obliczeń względem rzymskich abakusów. Tu odsyłam do innego mojego filmu, który w formie zagadki i legendy matematycznej pokazuje możliwości matematyki hinduskiej z tamtego okresu. Tak się akurat stało, że wynalazki matematyczne zbiegły się w czasie z początkiem średniowiecza, co spowodowało ustanie wymiany gospodarczej, kulturowej i naukowej między wschodem i zachodem. W Europie pozostał w użyciu rachunek manualny, a nowoczesna matematyka zawitała w niej pod koniec średniowiecza. Świat arabski w tym czasie przeżywał rozkwit kulturowy i naukowy. To właśnie Arabowie mieli być pośrednikami w przekazaniu tego wynalazku matematycznego do Europy. Ich kontakt z Indiami spowodował rozwój nie tylko arytmetyki, ale także kolejnych działów matematyki, algebry i trygonometrii. Zupełnie inaczej było w tym czasie w Europie, gdzie matematyka była zarezerwowana tylko dla wybranych. Dzisiejsze działania matematyczne, które w pamięci lub za pomocą kartki i ołówka uczeń podstawówki rozwiąże w kilka minut,
ówczesnym rachmistrzom zajmowały długie godziny. Jeszcze w średniowieczu, a nawet w późniejszych czasach, jeżeli bogaty kupiec chciał wysłać syna na studia, musiał przemyśleć, jakie chłopak ma aspiracje i jakie stawia się wobec niego wymagania. Jeżeli chciał, żeby nauczono go tylko dodawać i odejmować, syn mógł rozpocząć naukę na każdej wyższej uczelni we Francji czy Niemczech. Jeżeli jednak student miał poznać trudną sztukę mnożenia i dzielenia, trzeba było go wysłać na najlepsze uczelnie włoskie. Dla przykładu, Samuel Pepys, 17-wieczny angielski urzędnik państwowy, absolwent Uniwersytetu Cambridge, został osobą odpowiedzialną za kontrolę zamówień drewna dla marynarki wojennej, jednak nie znał matematyki. Musiał więc doszkolić się z wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych. Oczywiście metodą manualną, gdyż w Anglii w drugiej połowie XVII wieku nie nauczano powszechnie i nie znano rysunku pisanego. Pepys nie był żadnym głupcem, który przypadkowo znalazł się na państwowej posadzie. Znał 5 języków. Był też autorem liczących kilka tysięcy stron dzienników, w których opisuje tak własne życie, jak i ważne wydarzenia historyczne. Porównajmy Pepysa z jego sławnym rówieśnikiem. Otóż kiedy ten uczył się dodawania, Isaac Newton wymyślał rachunek różniczkowy. Wróćmy jeszcze do średniowiecza. Arabowie wprowadzili jeszcze jedno, znane nam dziś usprawnienie zapisu względem Hindusów. Otóż mieli oni zwyczaj pisania z góry do dołu, a potem czytania strony obróconej zgodnie ze wskazówkami zegara od prawej do lewej, tak jak dziś zapisujemy liczby i dokładnie odwrotnie niż zapisujemy wyrazy. Średniowieczny świat arabski rozciągał się na północną Afrykę i kraje Magrebu oraz Półwysep Iberyjski. I właśnie w Magrebie powstała odmiana cyfr zwana gabar, po arabsku pył, gdyż rachmistrzowie zachodnioarabscy, zamiast ryć na tabliczkach, posypywali je drobnym piaskiem, następnie na nich dokonywali obliczeń. Te cyfry, poprzez Hiszpanię, zaczęły rozprzestrzeniać się w Europie mniej więcej na przełomie IX i X wieku. Tym, kto miał osobisty wpływ na wprowadzenie w Europie systemu dziesiętnego i cyfr arabskich, był mnich, Gerbert Aurillac, który w młodości, udając muzułmańskiego pielgrzyma, podróżował i studiował w arabskiej części Hiszpanii. Później, w latach 70. X wieku, prowadził szkołę w Reims we Francji, gdzie jego metody zainteresowały europejskich matematyków. Choć nie zostały przyjęte zbyt entuzjastycznie, to jednak udało mu się zasiać ziarno. Użytkownicy abaków, zamiast odpowiedniej ilości kamieni, zaczęli używać takich, które były oznaczone odpowiednią cyfrą. Później Gerbert został osobistym nauczycielem cesarza Ottona III, a jego kariera rozkwitła. Dzięki jego wsparciu został nawet papieżem i przyjął imię Sylwestra II. Ponieważ znał matematykę i sprawnie korzystał z wynalazków arabskich i starożytnych, a podobno też parał się alchemią, podejrzewano, że sam szatan brał udział w jego śmierci. W 1648 roku otwarto nawet jego grób, żeby sprawdzić, czy nie zalęgły się tam jakieś demony. Obok nauki Gerberta, drugim źródłem arabskiej matematyki w Europie były wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej, opanowanej przez Arabów. Cyfry i matematyka wchodziły już do Europy z dwóch stron. Trzecim miejscem były Włochy, konkretnie włoski matematyk Fibonacci. Podróżował on po świecie arabskim, gdzie poznał system dziesiętny, potem propagował go, wydając słynne Liber Abaci, książka, która stała się podstawowym źródłem wiedzy o rachunku pisanym w Europie. Jej założeniem było twierdzenie, że za pomocą 10 znaków można zapisać każdą liczbę, niezależnie od jej wielkości. Mniej więcej w tym czasie powstają też znane nam dziś nazwy. Indyjska nazwa Sunia została w drodze transkrypcji na arabski zmieniona na sifr, co oznacza pustkę. Fibonacci tłumaczył to jako zefirum, skąd wzięło się współczesne zero. Z transkrypcji słowa sifr na łacinę powstał wyraz cifra, który w wielu językach używamy do dziś. Cyfry arabskie nie znalazły jednak zwolenników wśród rachmistrzów i władz i zostały zakazane, dlatego używano ich po kryjomu. Słowo szyfr nieprzypadkowo oznacza sekretne pismo. Rachunek pisany zaczął się jednak rozpowszechniać wśród prostego ludu. Sam wygląd cyfr podlegał zmianom zależnym od fantazji rysującego, nie było żadnego standardu. Ich współczesny kształt ustabilizował się mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku. Mając cyfry i system zapisywania liczb, mamy wymyśloną matematykę. Trzeba jeszcze tylko jakoś zapisać działania. Matematycy arabscy zapisywali je opisowo.
Tak zapisane współczesne równanie brzmiało mniej więcej tak. Kwadrat pewnej liczby, powiększonej o 21, daje jej dziesięciokrotną wartość. Dodawanie i odejmowanie także zapisywano początkowo słownie. Più oznaczało z włoskiego więcej, a minus z łaciny oznacza mniej. W pewnym momencie skrócono je do liter P oraz M. W 1489 roku Johann Widmann wprowadził nam znane już dziś znaki plus i minus. W 1525 roku Christoph Rudolf wprowadził znak używany dziś do obliczenia pierwiastka kwadratowego. Mniej więcej w latach 30. lub 40. XVI wieku Niccolò Tartaglia wprowadził nawiasy do zapisów matematycznych. W 1557 roku Roger Record jako pierwszy użył znanego nam dziś znaku równości. Uważał, że nie ma nic bardziej równego niż dwie proste równoległe. W 1582 roku Simon Stevin wprowadził coś, co można nazwać protoplastą ułamków dziesiętnych. Oznaczał on każdy kolejny rząd wielkości liczbą otoczoną okręgiem. Dekadę później Jost Burgi uprościł zapis, pisząc kółko nad cyfrą jedności. Jeszcze w tym samym roku Giovanni Magini zastąpił je kropką między cyfrą jedności a części dziesiętnych. W 1608 roku Willebrord Snell zastąpił kropkę przecinkiem i dziś w niektórych krajach pozostał zapis dziesiętny z kropką, a w innych z przecinkiem. W 1610 roku John Napier wprowadził pojęcie logarytmu. Choć zmarł niedługo później, zdążył spotkać się i wymienić poglądy z innym matematykiem, Henrym Briggsem, który dopracował i spopularyzował ich wykorzystanie. W 1631 roku w wydanej pośmiertnie pracy Roberta Harriota po raz pierwszy użyto znaków nierówności. W tym samym roku William Outred jako pierwszy użył znaku X dla oznaczenia mnożenia. Dla ostatniego działania, dzielenia, trzeba było poczekać do roku 1659, kiedy to po raz pierwszy użył go Johann Rahn. Ułamek zwykły jest zmodyfikowanym zapisem dzielenia, nie udało mi się jednak ustalić kto i kiedy użył go pierwszy raz. Sporo zawdzięczamy też Kartezjuszowi. Słynne układy kartezjańskie miał wymyślić podczas obserwacji muchy latającej po pokoju. Otóż wpadł na pomysł, że każdą pozycję owada można zapisać poprzez podanie odległości od ścian, sufitu i podłogi. Oczywiście dziś korzystamy także z wersji dwuwymiarowej. Jemu zawdzięczamy też używanie liter z początku alfabetu dla oznaczenia znanych wielkości oraz tych z końca dla niewiadomych. Wprowadził także zapis potęg oraz oparty na niej zapis dużych liczb, nazywany notacją wykładniczą. W 1706 roku William Jones wprowadził symbol pi od greckiego perimetron, czyli obwód. W kolejnych latach XVIII wieku Leonhard Euler wprowadził jeszcze kilka znaków do notacji matematycznej, z których najbardziej znanym jest zapis funkcji. W taki właśnie sposób powstała matematyka. Od pierwszych obliczeń na palcach i nacięć na kościach mamutów do zapisu znanego nam współcześnie. Oczywiście rozwijała i rozwija się dalej, ale w formie jaką znamy ją ze szkoły istniała już w XVIII wieku. Wtedy też zaczęło rozwijać się już tak szybko i na tak wiele dziedzin, że samo ich wymienienie wraz z krótkim opisem wydłużyłoby film i niepotrzebnie wynudziło widzów. Zapraszam do komentowania i pozdrawiam.